Doda, gdy tylko usłyszała o zamachu na Pawła Adamowicza, wystartowała z własną inicjatywą Artyści Przeciw Nienawiści. Gwiazda została zmieszana za to z błotem przez dziennikarza Bartka Fetysza. Dziś Fetysz błaga o wybaczenie. Morderstwo na prezydencie Gdańska wstrząsnęło całą Polską. Do żałoby po samorządowcu, który najważniejszym miastem portowym Polski rządził przez ponad 20 lat, przyłączyli się politycy, obywatele innych ośrodków miejskich i artyści. Doda postanowiła z tej smutnej okazji zorganizować koncert charytatywny. Gwiazda stworzyła swoją akcję błyskawicznie i również szybko przystąpiła do jej promocji. Niestety, natychmiast spłynęła na nią fala hejtu, której autorzy oskarżają ją o lansowanie się na tragedii i napędzanie swojej kariery przy okazji gorącego tematu, którym są wydarzenia z 13 stycznia. Najgłośniej krzyczący w tym tonie Bartek Fetysz posunął się bardzo daleko i otwarcie zmieszał z błotem gwiazdę polskiego showbiznesu. Dziś dziennikarz błaga ją i jej rodziną o wybaczenie. Doda zaatakowana, a następnie przeproszona dziennikarz w swoim wpisie na Facebooku odnoszącym się do akcji Artyści Przeciw Nienawiści opisał konflikt Dody z licznymi wokalistkami i zmieszał ją z błotem. Od tego wypadałoby zacząć. Jak chcesz siać dobro, to zacznij od siebie. Gdzie wystąpienie publiczne z przepraszam? Nie ma. I co po koncercie? Podacie sobie dłonie? Przekażecie znak pokoju? Czy ktoś w to wierzy? Ja nie, czytamy. Fetysz stwierdził także, że Doda jest królową obłudy. Królowa obłudy jest tylko jedna, rzuciła wezwanie artystom w Polsce. Kropka. Nagle przypomniał jej się własny hit Znak Pokoju i postanowiła zrobić sobie na nim PR, bo babcia przestała się klikać. Nie wierzę w to. Sorry Doda, aka Dorota w orkiestrze, nowy album nadchodzi z coverami i nie wiem, jak go sprzedać. Znowu ściemniasz, dodał dziennikarz. Dziś celebryta postanowił jednak przeprosić wokalistkę. Fani gwiazdy nie mogą uwierzyć, że przeprosiny nastąpiły tak szybko. Nie wiadomo, co je wywołało. Bartek Fetysz przeprasza Dorotę Dodę Rabczewską i jej rodzinę za formułowanie i rozpowszechnianie obraźliwych wypowiedzi pod jej adresem, czytamy w zamieszczonych na Instagramie przeprosinach. Pogrzeb Pawła Adamowicza zamordowany przez Stefana W. Paweł Adamowicz zostanie pochowany dzisiaj w godzinach popołudniowych. W sobotę 19 stycznia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku obędzie się msza pogrzebowa, którą poprowadzi metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. Kropka. Przez cały piątek trumna z ciałem prezydenta znajdowała się w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności na terenie Stoczni Gdańskiej. By pożegnać Pawła Adamowicza, na miejscu zjawiło się ponad 30 tysięcy osób.